Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinek Enspresso. Ja się nazywam Wojtek. Cześć, ja nazywam się Ania. Bardzo nam miło Was przywitać dzisiaj kolejnego poranka. I mamy nadzieję, że zaraz się więcej osób do nas przyłączy. Na bieżąco przywitajcie się w komentarzu. Będzie nam bardzo miło. Dajcie znać, że jesteście. A żebyśmy wiedzieli, że oglądacie. No a też w międzyczasie, jak czekamy, aż wy się pojawicie, to możemy zrobić krótkie podsumowanie naszego tygodnia, co? Tak, no, no. Było piękne wyzwanie z czasu Present Simple. Wzięło w nim udział kilka osób. Znaczy sporo osób, aktywnie na live'ach było po kilka, ale mailowo i potem w nagraniach było dużo więcej osób, które oglądały. I no jest nam bardzo miło, bardzo się cieszymy. No i też w ogóle chcieliśmy bardzo Wam podziękować, dlatego że okazało się, że mamy 1000 osób w grupie. Yay! Ponad 1000 osób. Także brawo. Pierwsza taka duża cyfra została przekroczona. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Tak, bez Was to by nie było możliwe. No właśnie o to chodzi, że aktywność jest coraz większa, bardzo się cieszymy. I o właśnie, dawajcie nam znać, czego chcecie więcej w grupie, co chcecie, żeby się działo, na jakie pytania mamy odpowiadać, bo wtedy będzie nam też łatwiej działać w tej grupie. Także pamiętajcie, że grupa jest dla Was, my tu jesteśmy dla Was i jesteśmy po to, żeby się w pozytywnej atmosferze uczyć wspólnie języka angielskiego. Dokładnie. Cześć Przemek! Cześć Przemek! Witamy serdecznie. Jeśli się dopiero pojawiacie, to dajcie znać w komentarzach, powiedzcie cześć, będzie nam miło i też będziemy wiedzieli, że jesteście z nami. A jak Ania mówiła, to przekroczyliśmy wielką liczbę w tym tygodniu, też zakończyliśmy wyzwanie. To wyzwanie będzie wkrótce dostępne w formie no taki evergreen, w sensie, że będziecie mogli to oglądać bezpośrednio z naszej strony, ale to już jeszcze tak, tylko mówię o przyszłości, tak? Tak, dobrze. Więc przechodzimy od razu do sprawy. Mieliśmy kilka pytań w ciągu tego tygodnia i ja odpowiem na pierwsze pytanie. Było to pytanie właśnie podczas tego wyzwania, że a propos connected speech, taki connected speech jest taki łączona mowa. Kiedy się mówi szybciej, to się obcina sylaby i te słowa zaczynają się sklejać i to może sprawiać trudność i kłopot dla studentów języka obcego, ponieważ to starają się wysłuchać i jednak to nie są te dźwięki, które oni oczekiwali, tak? Tak. Mhm. Więc w języku polskim, ja też mogę przyznać się, kiedy przyjechałem tutaj do Polski, to też spotkałem się z różnymi takimi bardzo szybko, jak wszystko, jak ludzie mówili i często było tak, że ja nie byłem w stanie też ich zrozumieć. I to też jest tak jakby taki connected speech łączony po polsku, ale będziemy dzisiaj skupali na connected speech w języku angielskim. Jest parę zasad, które możecie, na które należy zwrócić uwagę, kiedy będziecie mówili szybciej, też będziecie widzieli, że takie zbędne sylaby będziecie jakby łykali, tak? Pierwszy jest i będziecie się ze mnie teraz śmieli, ponieważ ja od kiedy zacząłem uczyć angielskiego, to cały czas mylę to słowo, ale dzięki Bogu mam Anię tutaj po mojej stronie i będzie mi pomagała, żeby to wymawiać poprawnie, tak? Czyli kiedy słowo kończy się z dźwiękiem samogłosek. Samogłoski. Widzisz, no. I kolejne słowo się zaczyna z... przepraszam, kiedy słowo się kończy z półgłosek, półgłoskiej, tak? To i drugi słowo zaczyna się z samogłoskiej. Samogłoski. Dziękuję. To wtedy właśnie jakby łączymy. To jest jeden z takich przykładów, tak? Więc możemy powiedzieć more exciting na przykład, tak? Czyli mamy, zauważcie, mamy słowo more, tak? I on się kończy z e, ale kończy się z dźwiękiem r, bo nie mówimy more exciting, tak? Mówimy more exciting, tak? Więc ten r jakby łączy się i od razu do exciting. More exciting, tak? Bo nie mówimy more exciting, tak? Z pauzą, tak? To jakby wszystko razem, tak? To jest pierwszy przykład. No, pierwsza reguł. Drugi reguł by było, kiedy słowo kończy się z dźwiękiem, jeszcze raz, półgłoski. Spółgłoski.
cały czas mam ten problem, tak? I kolejny zaczyna się z takim samym dźwiękiem tej spółgłoski, tak? Czyli na przykład... no możemy powiedzieć na przykład dangerous snake, tak? Masz dangerous i snake, to obydwoje są S, tak? Czyli nie mówimy dangerous snake. Widzicie, jak ja zrobiłem tą pauzę, dangerous snake, tak? Od razu je łączymy, je, bo to ma ten sam dźwięk, tak? Więc nie mamy dangerous snake, tak? To nie ma tego, tej pauzy i nie ma tej podwójnej S, ten S jakby łączy te słowa razem, tak? So, I saw a dangerous snake in the forest, tak na przykład. I trzeci reguł, który należy zwrócić uwagę, jest, że kiedy słowo kończy się z T lub D w języku angielskim, to też jest jakby ten... kiedy się kończy z T, pierwsze słowo się kończy z T lub D i drugie słowo też ma podobny dźwięk, to wtedy też jest jak te sklejają się te słowa, tak? Na przykład the biggest donut, tak? Największy donut, tak? The biggest donut, tak? Biggest donut, tak? Czyli nawet nie musi być to samo, nie musi być T i T, może być T i D, tak? The biggest donut, zauważ, nie mówimy the biggest donut, mówimy the biggest donut, the biggest, ten T jest, łykamy ten T przy tym superlatywie i wtedy jedziemy od razu do D, the biggest donut, tak? Kilka takich przykładów. Ja zrobiłem tak naprawdę takie ćwiczenie z moją ucznicą wczoraj. Cześć, jeśli ogląda z nami. I tutaj mamy taki... Możecie takie zdania sobie ułożyć. I na przykład riding a motorcycle is more exciting than riding a bicycle. Na przykład, tak? I jak mówisz to, riding a motorcycle is more exciting than riding a bicycle, to widzicie, macie te sylaby, wszystko i słychać to, tak? Ale jak to powiesz szybciej, riding a motorcycle is more exciting than riding a bicycle, to już wszystko się klei, tak? Więc możecie zrobić takie ćwiczenie, kilka takich zdań właśnie na podstawie tych reguł, które właśnie wymieniłem. Tutaj spróbować takie zdanie stworzyć i wtedy spróbować je powtórzyć i coraz szybciej i będziecie w ten sposób właśnie ćwiczyli właśnie to łączenie. No, bardzo dobrze to powiedziałeś, żeby sobie ćwiczyć, bo to my często jest tak, że jesteśmy trochę przerażeni, że słyszymy właśnie native speakerów i mówimy, no nie, w ogóle co oni tam powiedzieli, czy lektorów języka angielskiego też. Ja tak nigdy się nie nauczę mówić, ale właśnie chodzi o to, że my jako Polacy, na przykład native speakerzy, też automatycznie czasem skracamy sobie swoje słowa, jak mówimy całe zdania, chociaż u nas to nie jest chyba zbyt zalecane akurat. Natomiast w języku angielskim to jest tak, że właśnie to, co powiedział Wojtek, to jest bardzo dobra rada, żebyście ćwiczyli sobie te zdania, bo to nie jest tak, że od razu za pierwszym razem wyjdzie Wam tak pięknie i szybko powiedziane zdanie, ale im więcej razy je powtórzycie, tym to automatycznie wejdzie Wam w krew. To nawet jak mówiłaś, to nie chodzi o, to nie chodzi o, a jak powiedziałaś, to nie chodzi o, to no nie, tak, o, nie tak. Chodzi o, tak było jakby, tak? Jak, to też jest jakby taki przykład, jak można skracać po polsku, tak? No i to, co Ania mówi, że to nie wyjdzie z Wam od razu, bo tutaj ja miałam taką fajną zabawę z moją ucznicą wczoraj, bo kilka razy właśnie próbowałem to szybciej powtarzać i się śmieliśmy, wiesz, i była taka fajna zabawa z tego, więc możecie też jakby takie, się mówi tongue twisters, jak się mówi po polsku? Takie łamacze języków, jak to powiedzieć? W stylu król Karol kupił królowej Karolinie i tak dalej. Czyli też po polsku, żeby to powiedzieć, musieliśmy się nauczyć, prawda? Tak, więc to też jest trochę na takiej zasadzie, ale to jest mniej takie ostre, bo jak król Karol, to są jakby takie ostre dźwięki, a tutaj te dźwięki, oni jakby płyną ze sobą, tak?
Dobrze, i to też myślę, że z tym connected speech też warto wiedzieć, że jeżeli mamy że w języku angielskim jest też tak, że akcentujesz główne wyrazy w zdaniu, a takie tylko jakby poboczne, które pomagają ci tworzyć te struktury gramatyczne, one są zazwyczaj cichsze. Tak. Czyli zdania w stylu am, is, are, when, tak? Czyli niż, have not, czyli haven, nie mówimy haven't, tylko tak. haven't, to jest jakby ten T, to co mówisz, to wtrącę się ten T, jakby hamujesz go językiem, jak mówisz, to końcówka twojego języka na podniebienie za jedynkami, jakby wymówić to, ale łapiesz to językiem. I haven't done it yet, tak? Nie mówisz tak. I haven't, czyli jakby językiem tutaj, nie mogę ci pokazać, nie tak, sobie, tak, ale no. Tak samo w trzecim warunku na przykład, tak? Jak jest would have done, to nie mówimy would have done, tylko would have done, tak? Czyli chodzi o to, że te operatory takie, czy takie różne spójniki w tych zdaniach, czy różne łączniki, one są zazwyczaj trochę skracane i też wymawiane właśnie ciszej, albo właśnie je gdzieś tam częściowo zjadamy, bo podkreślamy te najważniejsze słowa w zdaniu, czyli I na przykład, done, albo z tym, tutaj z tym, co jest more exciting, tak? Czyli riding a bicycle, czyli to e prawie wcale nie słychać było, tak? Riding a bicycle, nie, riding a bicycle, tak. To riding bicycle jest najważniejsze. Riding to jest jakby ten łącznik, tak? I potem is more exciting jest ważne, to is prawie nie było znowu takie zjedzone trochę, when riding a scooter na przykład, tak? To mówiłaś would have, tak? I would have done, I would have done, teraz zaprzeczyć, I wouldn't have done, I wouldn't have done, widzisz? Wouldn't have, to jest już takie typowe kanadyjskie, bo to jest bardzo splocone, tak? I wouldn't have done something, tak? I to jest wouldn't have, ale tak mówisz tak szybko, jest łatwo je się pomylić. Tak, więc tutaj myślę, że to connected speech też... I takie skracanie właśnie też pochodzi od tego, że chcemy zaznaczyć te najważniejsze słowa w zdaniu, a te inne pomocnicze gdzieś tam trochę zjadamy. Ale to jest już chyba druga może trochę taka... Możemy to rozwinąć na kolejny odcinek, ale to też tylko dodam, że to jest klucz do zrozumienia języka angielskiego, ponieważ mówię to cały czas, że język angielski to jest bardzo taki... polega na kontekst, tak? Na którym zdanie jest ułożone, to słowo może mieć inne znaczenie, tak? I nie zawsze możemy zrozumieć te zdania, ponieważ to są takie małe takie słówka, tak? I to wszystko jest złożone, tak? Więc skupcie się na te właśnie słowa, które są akcentowane, bo zazwyczaj to Ania mówi, to jest prawda, zazwyczaj oni noszą to znaczenie, to są czasowniki, rzeczowniki, to jest co będziecie w stanie wyciągnąć te słowa, które mają znaczenie, takie słowa jak zaimki i a i da, to nie są ważne, tak? Tak, bo one są tylko takimi pomocami, a najważniejsze są te główne słowa, które są w zdaniu, wiadomość, którą chcesz przekazać, tak? To jest jakby Może nie są ważne, nie są ważne, są mniej ważne, są mniej ważne, tak. No, może tak, są mniej tak. akcentowane, no. Dlatego, że one nie, aż tak mocno nie wpływają może na to znaczenie całego tak. zdania, tak? One są tylko takimi łącznikami gdzieś tam. Tak. Dlatego chciałam się zabezpieczyć, żeby tak. nie było tak, że Wojtek powiedział, że nie jest ważny. Nie, bo wtedy wyznaczyło, że nie ma sensu się uczyć gramatyki, bo przecież po co wystarczy użyć słówek, tak? One są tam ważne, ale jednak jak mówimy, to je skracamy. W pisowni wiadomo, że wszystkie piszemy, ale jak mówimy, to one gdzieś tam naturalnie nam zjadamy je częściowo, tak? I to jest zupełnie naturalne. Ale właśnie coś, co chcemy, żebyście właśnie zapamiętali z dzisiaj, to że nie od razu Kraków zbudowano, że właśnie trzeba kilka razy przeczytać sobie zdanie, żeby faktycznie się go nauczyć tak szybko mówić, tak? I potem to wejdzie gdzieś tam wam w krew, że tak mówicie, ale nie martwcie się tym, że od początku nie jesteście w stanie tak mówić, że wolniej mówicie. I to jest zupełnie naturalne. Zanim zaczęliśmy chodzić, to raczkowaliśmy, chodziliśmy i wtedy zaczęliśmy biegać, tak? Tak samo jak ze wszystkim. Tak. Mhm. I jeszcze czy macie jakieś pytania co do tego? A w ogóle, cześć Ewa. Cześć. Czy macie jakieś pytania?
Nie. Jakby się jakieś później nawet pojawiły Wam pytania, to dajcie znać. Tak, jesteśmy kompletnie do Waszej dyspozycji teraz, więc skorzystajcie, póki możecie. Do tego, nawet jak później gdzieś tam przemyślicie i będziecie chcieli jeszcze zadać pytanie, to też je zadajcie. My odpowiemy nawet w późniejszym terminie. Terminie nie ma problemu. Natomiast drugie pytanie to, znaczy takie, no to jest kontynuacja tak naprawdę tematu sprzed tygodnia, jeżeli chodzi o czasy przyszłe, bo przez to, że mówiliśmy o tych warunkach, pomęczyliśmy Was przez ostatnie 2 tygodnie z warunkami, ale właśnie też obiecaliśmy tydzień temu, że powiemy w takim razie o czasach przyszłych, bo te warunki, zwłaszcza ten pierwszy, jest związany z przyszłością. No i gdzieś tam zaczął się temat już tej przyszłości. Nie chcieliśmy, żeby było za dużo na jednym spotkaniu, więc teraz chcielibyśmy pomówić o takich podstawowych strukturach do wyrażania przyszłości. Może powiedziałam podstawowych, dlatego że może nie będziemy się zagłębiać w te różne perfekty, te formy perfekty. No mówię, wspomniemy, że oni są, ale nie będziemy za bardzo wchodzić w to. Jeśli będziecie ciekawi, to dajcie znać w komentarzach, możemy to rozwinąć na inny temat. Na innym spotkaniu. Tak, dlatego że perfekty w czasach przyszłych są już takie bardziej abstrakcyjne, ale istnieją. Ale też future continuous też. Ale tak, dajcie znać, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć więcej. Natomiast my dzisiaj skupimy się na podstawach, czyli na 3 strukturach, które warto znać, żeby mówić o przyszłości w języku angielskim. Mm-hmm. I pierwsza, myślę, taka podstawowa to jest future simple, czyli czas przyszły prosty. Czyli to jest tak zwany, to jest czasownik will plus czasownik w pierwszej formie. Też tak? To należy wspomnieć, że will to jest czasownik modalny. On funkcjonuje w taki sam sposób jak can, albo should, albo might, tak? Tak. Czyli znowu plus czasownik. Znowu zobaczcie, że will, przez to, że jest czasownikiem modalnym, sam tworzy pytania i przeczenia, tak? Mhm. Czyli nie potrzebujecie, tak jak w tym tygodniu się uczyliśmy o tych operatorach do i does do czasu teraźniejszego, to nie potrzebujecie tych operatorów, dlatego że will jest zastępuje, sam sobie tworzy pytania i przeczenia. I ten will jest I will do something, I will go, I will think about it, I will go for a walk, I will close the door, I will open the window. Możesz przeczyć, I won't have time, I won't see her tomorrow. No? Tak, czyli możesz tworzyć twierdzenia, przeczenia, pytania. Will you help me? Na przykład, czy pomożesz mi? I tutaj ważne jest użycie tego will, dlatego że will jest używane głównie do takiej spontanicznej, do mówienia o przyszłości, kiedy decyzję podejmujesz w tym momencie, czyli takie najbardziej spontaniczne decyzje. Czasem na przykład zobaczcie, dzwoni telefon, tak, i mówimy I will answer it, tak, odbiorę. Tak. Albo ktoś puka do drzwi i mówisz I will open the door. I znowu, widzicie, to will nie mówię w całości, tak? I will open the door, tylko I will open the door. Tak. Czyli ten will może być też przy osobie skrócony do apostrof podwójne L na przykład, tak? I'll wtedy mówimy. Często tak, jak się mówisz, to jest nieformalne, ale w mowie to często, jak mówiliśmy wcześniej, że skracamy to I'll open the door. Też mogę dodać do tego, jak jakbyście mówili o osobach, na przykład Ania will, a mówię szybciej, Anioł open the door, tak? To jest jakby taki już trochę przegięcie, a jak będziecie mówili to szybko, to można też to dodać, ten apostrof LL do osoby, do imię, albo Wojtek will open the door, widzicie, to trochę taki abstrakcyjny, przy tak? W osobach wygląda to lepiej, wymawia się łatwiej. Ale jest to możliwe, to się używa, tak? Ale się używa taki bardziej języku mowy, to się nie pisze tak przecież, tak? To jest taki nieformalny, taki, no i chcę powiedzieć slang, ale taki potoczny, nie? Tak. No i właśnie tutaj, czyli spontaniczne decyzje, czy tam takie rzeczy, które właśnie się wydarzają i reagujecie na nie. O, właśnie zrobię to, to i to, tak? Może być też oferowanie pomocy bardzo często. Na przykład I'll help you, tak? Pomogę ci. Ale to też jest taka spontaniczna decyzja, bo właśnie zauważyliśmy, że ktoś niesie ciężkie zakupy, no i chcemy mu pomóc na przykład. Przez to, że to jest taka spontaniczna decyzja, to czy decyzje podejmowane w momencie, kiedy o nich mówimy, to
to wtedy właśnie mówimy o tym, że to Will jest do takich najmniej, do takiej najmniej niby pewnej przyszłości, tak? Bo dopiero co podjęliśmy tę decyzję. No ale ogólnie myślę, że Will to trzeba skojarzyć z tym spontaniczne decyzje, decyzje podejmowane teraz, oferowanie pomocy. Mhm. Do tego używasz, żeby jakby Will. Mhm. Możemy czasem powiedzieć o naszych planach na przyszłość, kiedy chcecie właśnie tak prościej powiedzieć, tak? Tomorrow I will go to the dentist, tak? Na przykład jutro pójdę do dentysty, ale to... Bardziej, że ty to postanowiłaś teraz. Tak, ja postanowiłam teraz. My tooth hurts. No I think tomorrow I'll go to the dentist. Właśnie, więc ja tak think I'll go. Czasem, jak mamy osoby na bardzo początkującym poziomie, to ja mówię, dobrze, to już powiedz Will, bo każdy zrozumie, że chodzi ci o przyszłość, tak? Natomiast jak już trochę bardziej chcesz być poprawny językowo, no to wtedy wtedy warto właśnie zaznaczyć, że to są decyzje podjęte teraz i takie spontaniczne. Mhm. Jeżeli chcesz powiedzieć o czymś, co jest twoim zamiarem, czyli coś już wcześniej, o czymś, co wiem, że tutaj Wojtek się nie zgadza z tym tłumaczeniem, już się uśmiecha. We will take Mimi. O, Batka napisała, że zabierze naszego psa. O, super. O, thank you. Bo właśnie szukamy opieki dla psa na weekend. Aha. No, dziękujemy bardzo. Thank you very much. Właśnie. Dziękujemy. Spontaniczna decyzja. Spontaniczna decyzja. Matka się zlitowała nad nami. Dobrze, dziękujemy. Dobrze. W każdym razie to właśnie jak tak chcesz coś powiedzieć, o czym już wcześniej myśleliście, co jest taką już bardziej pewną tą przyszłością, że zamierzacie coś zrobić, coś jest waszą intencją, coś już chcesz zaznaczyć, że to było wcześniej przemyślane, to wtedy lepiej jest użyć going to, tak? Mm-hmm. Be going to, tak naprawdę. Pamiętajcie, że tutaj przy tej strukturze going to czasownik być jest operatorem, tak? Czyli na przykład I'm going to go for a walk, tak? Zamierzam pójść na spacer. To by znaczyło, że ja już wcześniej to sobie zaplanowałam. Mm-hmm. No i też pamiętajcie o tym, że going, wiadomo, że tutaj nam od razu wchodzi pytanie, pojawia się pytanie, ale jak to going, to przecież pójść, tak? Czyli znowu tutaj zapamiętujemy, że to be going to plus verb, tak? Plus infinitive. To be going to do, na przykład. Plus verb, tak? Mm-hmm. Czyli... Nie, no, zamiast tam aś mi wpadło. Poczekajcie. To be going to, źle napisałam. To be going to plus infinitive. To bez okolicznik zawsze było się. Plus infinitive. Mhm. Mhm. I zobaczcie, i że tutaj jest ten czasownik być, który jest trochę takim operatorem, czyli to, co wam też mówimy, jakiś czasownik być, na przykład I am tall, jestem wysoka. Am I tall, czy ja jestem wysoka? Mm-hmm. Are you tall, czy ty jesteś wysoki? I am not tall, ja nie jestem wysoki, tak? Czyli ten czasownik być sobie tworzy sam pytania i przyczynia. To tutaj właśnie w tej strukturze going to, czyli tak w uproszczeniu, znaczy zamierzam, w uproszczeniu, ale zaraz wyjaśnimy, dlaczego Wojtek się z tym nie zgadza, bo on faktycznie jest jedno znaczenie tego going to, które faktycznie nie można powiedzieć, że zamierzam. Ja nic nie mówię. Ale za chwilę, to za chwilę. Natomiast, czyli tutaj masz ten czasownik być, czyli I'm going to, you are going to do something, she is going to do something, they are going to do something, they aren't going to do something, are you going to do something, czy ty zamierzasz, tak? Czyli czasownik być nam tutaj tworzy pytania i przyczynia, a to going to plus czasownik w pierwszej formie, tam going to do, going to work, going to walk, to normalnie zostaje. Mogę się wtrącić, taka mała teraz rzecz. Jeśli chodzi o connected speech, to też będziecie słyszeli, że Amerykanie często to robią, to łączą. I nie mówią I'm going to, mówią I'm gonna. Tak? I'm gonna, I wanna, I have to. To są już jakby takie te connected speech. Więc jak mówią I'm gonna have breakfast, I'm not gonna have breakfast, are you gonna have breakfast, to jest po prostu going to. Tak, tylko pamiętajcie, że tego gonna użyjemy raczej tylko w bardzo, bardzo potocznej mowie. To nie jest, to jest takie właśnie, często może w piosenkach to słychać, tak? Tak, gonna, to płynie lepiej. Bo to nie, ładnie, no. Łatwiej się właśnie wymawia. Dobrze. I to, czyli mamy takie will, spontaniczne decyzje, going to, nasze zamiary, że już wtedy, mówiąc przez going to, właśnie zaznaczasz, że ty już to przemyślałeś, już gdzieś tam było to planowane.
Ale tutaj co się właśnie tutaj kłóci z tym zamiarem, to co chyba my to o tym trochę na ostatnim też, w ostatnim odcinku wspomnieliśmy, że to will i going to może być używane też do przewidywania przyszłości. I will jest wtedy, kiedy przewidujesz przyszłość na podstawie tego, co tobie się wydaje, no nie masz na to żadnych dowodów, tak? I think it will be sunny today, tak? Myślę, że dzisiaj będzie słonecznie. Na razie nie jest, ale ja wymyśliłam, że będzie na przykład, tak? Ale to nie sprawdziłam tego w pogodzie. Ale jeżeli sprawdziłam to w pogodzie i wiem, że będzie dzisiaj słonecznie, to powiem it's going to be sunny today, tak? Czyli to nie będzie się tłumaczyło jako zamierza być słonecznie, czekaj, tylko... słyszę, że jest coś na froncie dzieciaków, walka. Więc tutaj no... It's going to be sunny, tak? Czyli to nie powiemy, że to zamierza być słonecznie, tylko będzie słonecznie, tak? Też bardzo dobrze się tutaj z tym przewidywaniem mówi na przykład o wynikach meczu. Czyli kiedy chcesz powiedzieć, że tobie wydaje się, że wynik będzie dobry, bo ty wierzysz w tę drużynę, tak? To powiesz, I know they will win, tak? Ja wiem, że oni wygrają. Ale no to jest jednak przewidywanie oparte na podstawie naszych wierzeń, naszej sympatii do danej drużyny na przykład. Ale jak jesteś na meczu i widzisz wynik, nie wiem, 20-5 czy tam do 4 i są ostatnie 2 minuty, to wiesz, że ci ludzie nie mają szansy wygrać, ci co mają 4 punkty, tak? To możecie wtedy powiedzieć, bo już macie na to dowód, they are going to win, tak? I to nie będzie znaczyło, oni zamierzają wygrać, tylko oni wygrają. Więc jakby tutaj, dlatego tutaj wtedy tego going to nie można przetłumaczyć jako zamierzam. I ostatni takie przyszłość, no właśnie teraz jeżeli macie jakieś do tego pytania, to zapisujcie, jeżeli macie swoje przykładowe zdania, to też zapraszamy. I o czym jeszcze powiemy? Going to, will i... Dobra, to przepraszam wam za to. Tak, prawda? A Ania skończyła z going to właśnie, tak. Omówiłaś przewidywanie, tak? Bo chodzi o to, że wiesz, to przewidywanie jest taka niezgoda była, także że jedna jest wewnętrzne przewidywanie, inna jest zewnętrzne przewidywanie, tak? Ale ogólnie tak, że zamierzam, to bardziej mi też tam z tym zamierzam jest takie co, że no nie wiem, może to polski nie do końca rozumiem, nie? Ale to jest tak, że ja coś zrobię, tak? To nie jest tak, że ja zamierzam coś zrobić, to jest coś, co jest zaplanowane, no, jakby... Tak, bardziej więc to... mam taką intencję, żeby coś intencja zrobić. Lepiej niż... No takie coś, że coś będzie, coś zrobię, tak? Ale to nie jest na spontan, tak? Teraz przechodząc do continuous, present continuous, to co jak mówiliśmy wcześniej, be going to, tak? To już masz ten, jakbyście te to usunęli i ten czasownik bezokolicznik, to be going, to już jest w formie ciągłe sam w siebie. Widzicie, tutaj masz ing i masz be jako operator, więc już jest ta struktura tego present continuous, tak? Więc możemy powiedzieć I'm going to go, I'm gonna go to the cinema, albo I'm going to the cinema, tak? Jak najbardziej można to powiedzieć. Tylko, że jedna rzecz, co należy zwrócić uwagę na ten present continuous, kiedy używasz go, jest używamy go kiedy przede wszystkim kiedy mówimy o planowane rzeczy takie na 100%. Na 100%, tak, w przyszłości wydarzenia, które będą na 100%, już mamy to zaklepane, to będzie, tak? So I'm going to the cinema on Friday. To już mam to zaklepane, jest umówione, za nią jedziemy, tak? Ale I'm going to go to już jest jakby takim widzisz mniej pewnie jest zaplanowane, ale może się coś zmienić tak wstępnie możemy powiedzieć, tak? I teraz tak, I'm gonna go to the cinema, po prostu sam w siebie, nie mówi kiedy, to może być teraz. Czyli I'm going to go to the cinema. Przepraszam, tak? Nie, nie I'm going to go. O co ci chodzi z tym Ale ja gonna, w ogóle okay? się pomyliłem, przepraszam, bo nie going to go, I'm going to the cinema. Sam, bo mówimy o present continuous, a nie, bo tutaj przyszłem tutaj. I'm going to the cinema, sam mówi, to mogę teraz iść do kina, tak? To kiedy używam... Idę do kina. Tak, idę do kina, tak? Ale kiedy używamy present continuous, ważne jest powiedzieć do przeszłości, to ważne jest używać jakby takie time expression, takie wyrażenie czasu, tak? Czyli on Friday, to już oznacza, że to jest nie teraz, czyli w przyszłości. Albo tomorrow, albo next week, takie zwroty, to już pomagają ten present continuous mówić o przyszłości.
Tak, tak, mhm. tak. Czyli present continuous to jest w ogóle czas teraźniejszy ciągły, czyli mówisz, co w tym momencie robisz, ale też właśnie czasem możesz go użyć do mówienia o takiej stuprocentowej przyszłości, czyli po polsku też tak powiemy, zamierzam pójść do kina, idę do kina. Idę do kina mówię też w czasie teraźniejszym, tak? I wtedy by, jak powiem idę do kina w piątek, to znaczy, że tak od razu, nawet po polsku, że to jest takie pewne, tak? I tak samo tu będzie to samo. I'm going to the cinema on Friday, idę do kina w piątek, czyli taki stuprocentowy plan. They are getting married in November, tak? Czyli oni pobierają się w listopadzie na przykład. To też jest taki stuprocentowy już plan. To, jak powiesz w samej strukturze going to, a nie w czasie present continuous, to wtedy taki zamiar, intencja trochę mniej pewne. A will, spontaniczne decyzje, czyli takie najmniej powiedzmy. I jeszcze tak. ostatnia rzecz, żeby porównać, ponieważ nie używamy present continuous, żeby robić takie przewidywanie, jak z will i going to, tak? Tak. Na przykład mówimy I think it will rain tomorrow, myślę, że będzie padało jutro. It's going to rain tomorrow, tak? To już jest jakby to, no, może być według jakiegoś... prognozy. Dziękuję, to jest to słowo. Prognozy, tak? I think it's gonna rain tomorrow, to już jak ja uważam, tak? Teraz zauważcie tutaj. It's raining tomorrow, so we're not going anywhere, tak? Mm-hmm. To już jest na 100%, bo prognoza to... I wiemy, że to będzie tak. It's raining all day tomorrow, so we're not going jutro anywhere. Jutro pada, tak? I nigdzie nie jedziemy. Tak? Zamiast it's going to rain, I think it's going to... Pewnie. No, tak, więc to jest jakby... Tak, dobrą prognozę. To już nie jest prognoza, to jest już na 100%, że będzie padało, tak? Podobno to... górale czują w kościach, jak ma padać, tak. Więc może jak jesteście góralami, to na 100% wiecie, albo jak mamy jakieś już bóle w kościach, to wiemy. Na 100%, że będzie padało. Dokładnie, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o present continuous. Kochani, jeszcze są dwie czasy, które możemy używać o przyszłości, ale jak wspomnieliśmy za nią, to są bardziej takie zaawansowane i takie abstrakcyjne. A wspomnimy o nim dzisiaj, ale nie będziemy w głąb wchodzili w nich. A jeśli jesteście zaciekawieni nimi, to napiszcie w czacie i bardzo chętnie Wam wytłumaczymy je na kolejny odcinek. I to są Future Continuous i Future Perfect, right? Future Continuous to jest will be doing, tak? Will be going, will be working, right? I używamy to, żeby opisać coś w przyszłości, ale bardziej, żeby podkreślać fakt, że to będzie trwało przez jakiś okres w przyszłości, tak? So, what are you doing this weekend? I think I will be having a barbecue, mm-hmm. tak? Przez ten weekend, przez ten okres to będzie trwało, mm-hmm. tak? Albo tomorrow at 7 a.m. I will be reading a book, tak? Jutro, mm-hmm. jutro o 7 rano będę czytała książkę, czyli w przyszłości będę w trakcie wykonywania jakiejś czynności. I kolejny jest future perfect. I tutaj może być Future Perfect Simple albo Future Perfect Continuous. Nie będziemy bardzo w tego wchodzić w głąb. Jak mówię, jak jesteście ciekawi, to dajcie znać w komentarzach, to rozwiniemy. Ale używamy Future Perfect, żeby opisać jakieś cele albo... Co, nie cele, ale coś co będzie w przyszłości, co zakończy. Będzie zrobione, skończone, zaliczone, jakieś To jest świetny czas, żeby mówić o osiągnięciach albo coś, co robiłeś x lat, a będziesz do x lat zrobione, tak? Na przykład, by this time next year I will have bought a new house, tak? Mm-hmm. Czyli do tego czasu w przyszłym roku kupię nowy dom, tak? Ale już będę miał kupiony ten nowy dom. To jest dom, jak tak? się tłumaczy, czyli mówimy tak. o takim, mm-hmm. że coś do jakiegoś momentu w przyszłości się zakończy albo będzie miał jakąś swoją granicę. A ten Future Perfect Continuous używamy, żeby określić ile coś trwa. Na przykład, by next month I will have been working for this company for 5 years. Tak, czyli w przyszłym miesiącu, znaczy tam do przyszłego miesiąca, w przyszłym miesiącu będę pracować dla tej firmy już przez 5 lat. Czyli coś, chcecie zaznaczyć taką granicę, że coś w jakimś momencie w przyszłości będzie, jakaś ciągła sytuacja będzie miała jakąś tam swoją rocznicę, czy jakieś tam, albo ja tak lubię taki przykład, tomorrow at 7 p.m. they will have been flying for 5 hours, tak? Jutro o 19 będą lecieli już przez 5 godzin, tak? Czyli oni już jakby tyle... Ale jeszcze to nie będzie zakończona czynność. Ale nie chcemy za dużo o tym mówić teraz, bo nie chcemy... Dajcie znać, czy macie ochotę za tydzień o tym posłuchać, to wtedy powiemy o tym.
I jeszcze coś, co, o czym, jak skoro już powiedzieliśmy o Present Continuous, to tak tylko wspomnimy, przez to, że w tym tygodniu był czas Present Simple, było wyzwanie z czasem Present Simple, to też czasem się mówi, że ten punkt z czasu Present Simple, który mówi o różnych harmonogramach, rozkładach jazdy, repertuarach, tak, tam czy tam the train leaves at 5 p.m., the film starts at 7 p.m. Mm-hmm. To było, właśnie jak macie jakieś rozkłady jazdy, repertuary, plany zajęć, coś jest w taką strukturę wpisane, to wtedy używamy czasu present simple i czasem się mówi o tym, że to jest właśnie też to mówienie o przyszłości, mm-hmm. że coś, samolot o jakiejś godzinie odleci, pociąg odjedzie, film się zacznie, sztuka się zacznie i tak dalej. Dokładnie, bo to będzie na 100%, bo według harmonogramu, więc czyli na 100% się, tak. też się wydarzy o konkretnej pory, konkretnym. Tak, roku. Tak, więc jakby to też jest takie zwrócenie uwagi. Ale najważniejsze to will, spontaniczne decyzje, going to, zamiary, intencje i present continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły, do mówienia o 100% planach, że na pewno coś robimy kiedyś tam. Mhm. Okej, okay, czy macie jakieś pytania? Nie, cisza, widzę, że cisza. No. Może przetwarzają, bo dużo tego było dzisiaj, no. Więc jak na spokojnie, jeśli na teraz nie macie pytanie, będziecie później mieli, to dajcie znać. Ale jak przetworzycie i się pojawi pytanie, to zadajcie je w komentarzu. Czy zawsze pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania co do angielskiego, czy jakieś właśnie czegoś, co omawiamy, to zawsze możecie utworzyć posty w grupie. My tam akurat te posty akceptujemy, tak? Mhm. Ale zawsze jak macie jakieś pytanie, to utwórzcie post, my bardzo chętnie go wrzucimy, bo często jest tak właśnie, że kilka osób ma to samo pytanie, ale tylko jedna się odważy, żeby je zadać, tak? Więc potem wtedy cała masa ludzi korzysta z tego, że zadaliście to pytanie, więc nie ma głupich pytań, zadawajcie, my tutaj po to jesteśmy. A no i jeszcze taka ostatnia informacja, bo już dzisiaj o północy cena kursu angielskiego od zera do bohatera rośnie, więc to była najniższa cena na początek, promocyjna, która jest to obecnie, więc zachęcamy Was, jeżeli ktoś jeszcze z Was rozważa przyłączenie się do kursu teraz, w najbliższym czasie, to warto to zrobić dzisiaj, dlatego że załapiecie się jeszcze na najniższą cenę. No i też chcieliśmy podziękować Was wszystkich, którzy dołączyli do tego kursu podczas tego wyzwania w tym tygodniu i cieszymy, że jesteśmy z Was. W ogóle dołączyli, wszyscy, którzy dołączyli, bardzo dziękuję. No to wszyscy, którzy dołączyli się, ale tak. Dziękujemy za uczestnictwo w wyzwaniu, no i za to, że jest nas już ponad 1000 osób, bardzo się cieszymy. Super. Jest nam bardzo miło, w ogóle dostajemy od Was coraz więcej miłych komentarzy na maila czy w wiadomościach, że właśnie z tymi pytaniami, jak zadajecie nam jakieś pytania, to że dziękujecie, że jesteśmy i że mówimy o tym wszystkim. Bardzo nam miło, super, to sprawia, że chcemy jeszcze działać dalej i właśnie daje nam taką dodatkową energię do działania. Bardzo Wam dziękujemy w takim razie, życzymy Wam wspaniałego dnia i w ogóle wspaniałego tygodnia, który się wkrótce zaczyna. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Dzięki, cześć, bye.